Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszych wrażeniach i recenzji perfum marki Amouage. Będą to zapach wypuszczone na 40-lecie marki w 40% koncentracji olejków, stężenia olejków zapachowych. Z czego pewnie część to rozpuszczalniki, wiadomo, życie, ale ma być gęsto, więc pewnie będzie gęsto i tłusto, na to liczę. Ta recenzja mogła się pojawić dawno temu, ale jakoś tak zapomniałem o tych perfumach. W sensie na początku bardzo chciałem je przetestować, jak wychodziły tam pod koniec 2023, ale jakoś mi to wypadło z głowy. No aż tu wpadły w me ręce próbki. Otrzymałem je od jednej z osób, z którą tak zapoznaliśmy się na jednej z grup perfumowych na Facebooku. Okazało się, że ogląda też moje filmy. Konradzie, bardzo, bardzo ci dziękuję. I tyle. No co? Testuję. Zaczniemy sobie od Dia. Ja klasycznego Dia nie znam. A może znam, tylko po prostu nie pamiętam, jak pachnie i wąchałem jakoś dawno temu. Nie wiem. Także będzie to dla mnie niespodzianka. A Jubilation znam i lubię, i swego czasu, chyba nawet całkiem niedawno na kanale była jakaś taka recenzja porównawcza z klonami, coś tam, coś było, nie? Więc możecie sobie rzucić okiem, podlinkuję, jak nie zapomnę. Dobra, Dia leci na skórę. Bardzo milusi, kobiecy, pudrowy, kremowy, balsamowy, taki kosmetyczny po prostu. Troszkę jakiś krem Nivea, ogólnie jakiś balsam do ciała. Bardzo taki gładki, miękki, bardzo ładny, bardzo taki komfortowy, aż chciałby się przytulić do osoby, która tak pachnie. Tak ciepło, piżmowo, kwiatowo, nuty takie nieco przybrudzone, takie naturalnie kwiatowe, wiecie, tak jakiś pyłek kwiatowy. Może trochę indolowe, takie kwieciarniane. Ogólnie całkiem żywy, świeży. Ma też nuty mydlane, takie nieco musująco, przestrzenne, czyste, aldehydowe, takie aż musujące, łaskoczące w nos. No trzeba mieć też na uwadze, że są to perfumy na pewno retro, nie? Takim utrzymane w retro klimacie. Myślę, że fanki Chanel na przykład numer 5 będą zadowolone. To nie pachnie jak Chanel numer 5, ale no ogólnie podałbym może lepszy przykład, ale jakoś tak damskie perfumy to nie jest mój konik i tych nazw wszystkich nie ogarniam, szczególnie tych starszych damskich perfum. No ale ogólnie wiecie, aldehydowy, kwiatowy, kosmetyczny, czysty, piżmowy, no śliczny. Bardzo ładny, bardzo, bardzo ładny zapach. Nuty według Fragrantiki to aldehydy, cyklamen, piżmo, czarna porzeczka, liść fiołka. Wiecie co, jak widzę piżmo w głowie, to nie wiem, czy to są poprawne nuty, więc sprawdzę nuty na stronie Perfumery Quality. Okej, są takie same, dobra, sorry, dziwne. Znaczy są oczywiście piżma, które pachną już od nut głowy. Jest kilka takich piżm oczywiście, ale no i tak one trwają raczej dłużej i zostają z nami do bazy. I zazwyczaj to piżmo jest kojarzone z nutą bazy. Nie, no ale no nieważne. No dobra, to czytam z Fragrantiki. Aldehydy, cyklamen, piżmo, czarna porzeczka, liść fiołka, róża, ilang, goździk, kwiat. Kwiat pomarańczy, czystek, czyli labdanum, ale pewnie, no, nieważne. Dobra, czystek, estragon, liść laurowy, korzeń irysa, drewno sandałowe, amyris, czyli taka żywica, i drewno gwajakowe. No, śliczne pachnidło, czyste, pudrowe, piżmowe. Super. Nic nadzwyczajnego, ale bardzo ładne po prostu. Dobra, to jubilat. No. No i super. Jest rewelacja. W sensie klasyczny Jubilation 25 to bardzo ładne perfumy, natomiast co mnie w nich boli, to, że one są tak lekkie i transparentne. One mają tam ciężkie nuty wszystkie, wiecie, kadzidła, opoponaksy, udy, jakieś... no, dużo tego jest, nie? Ale wydawałoby się po nutach, że to naprawdę mocarne, gęste pachnidło, a tak naprawdę jest taki bardzo lekkie, zwiewne i nie do końca trwałe i projektujące pachnidło. Kiedyś, z tego co wiem, to było inaczej i po prostu Jubilation 25 przed dużo reformulacji, albo nie wiem, czy dużo reformulacji, a na pewno krzywdzące reformulacje jakieś. No i już nie pachnie tak jak kiedyś, a to... No tu jest inaczej, tu jest kurczę gęsto i to mi się podoba. Też ma taką lekkość. To też ma lekkość znaną z klasycznego jubilata, ale nie jest tak transparentny. Jest jednak
No jest po prostu cięższy, jest tego więcej, jest mocniej. Mamy różne balsamy, kadzidła, nie wiem, czy olibanum, mirra, opoponax. Opoponax jest bardzo fajną nutą, bo pachnie tak nieco może tak karmelowo, nieco drzewnie. Mi się kojarzył zawsze z taką starą ławką w kościele, takie nieco zbutwiałe stare drewno. Ogólnie dużo, dużo drewna, jakieś labdanum, nuty takie skórzano, kadzidlane, tego dużo przypraw korzennych, jakiś... cynamon, goździki, ogólnie takie ciepło, może nieco taki, może tonka, trochę taka, takie kumarynowe nuty kojarzące się nieco z sianem. Nie jest zapach przesłodzony, jest tu słodycz, taka właśnie balsamiczna, ale, ale jest bardzo, bardzo taka stonowana, wyważona i naprawdę pachnie to ślicznie. Ma też sobie taką owocowość, właśnie to była jeżyna, znaczy nuta była taka podana, jeżyna w oryginalnym jubilacie, podejrzewam, że tutaj też jest. I no ja to rozumiem, no to niekoniecznie pachnie jak jeżyna, ale no ogólnie takie owoce jagodowe, trochę owoce leśne, trochę nut ziołowych, drzewnych, no ogólnie jest naprawdę, naprawdę bogato, naprawdę dużo się tu dzieje i no wow. No nie, no bardzo mi się podoba, niesamowicie mi się podoba. Jestem zachwycony i klasycznym jubilatem nie byłem zachwycony i nie jestem. Nie znam starych wersji, tylko ostrzegam, wąchałem tylko te nowe formulacje i nie jestem zachwycony. I to jest pachnidło zdecydowanie podobne, ale gęstsze, cięższe. Ale też zachowuje tą taką... Ma w sobie taki umiar, nie wiem jak to powiedzieć, taką lekkość i zwiewność znaną z klasyka, tylko że... No, mówiłem, że to mi przeszkadza w tym klasycznym jubilacie, no ale tam jest po prostu zbyt transparentnie. A tu jest tak to wszystko tak z klasą, z umiarem, tak naprawdę czuć, że jest to bardzo, bardzo dopracowane pachnidło, świetne jakościowo. Śliczna rzecz, jestem zachwycony. I jestem ciekawy, jak będzie grał, tak wiecie, noszony globalnie. Zobaczymy, dobra, tyle jeśli chodzi o otwarcia. Nie tyle, nie przeczytałem nut. Podejrzewam, że są podobne jak w klasycznym Jubilation, ale możecie ich nie znać. Ja też ich nie pamiętam do końca, więc przeczytam tylko. Nuty według Fragrantiki to jeżyna, labdanum, dawana. Dawana to jest takie ziółko, taka roślina. Bardzo fajny, bardzo złożony składnik, swoją drogą bardzo drogi. I kurczę, wydaje mi się, że to tu czuję. Dawana ma taką charakterystyczną likierowo-ziołową nutę. I mam wrażenie, że czuję to. Dobra, nieważne. Czarna porzeczka, pomarańcza, rozmaryn, olibanum, żarnowiec, miot lasty, cynamon, goździk, liście laurowy, róża, nasiona, selera, opoponax, paczula, mirra, mech, ud, drzewo gwajakowe, ambra, czystek, piżmo i cedr. W klasyku czuć było bardzo dużo paczuli, a tutaj ta paczula jest, ale mam wrażenie, że dosyć mocno w tle. Chociaż pewnie się uwypukli z czasem, ale no jednak... No nie, no dzieje się. Dobra, nie zanudzam was już. No i widzimy się w podsumowaniu. Tyle. No dobra, kochani, amuażowe ekstrakty potestowane. Przejdźmy do podsumowania. Dia pierwsza. Dia siedzi jakąś godzinę, dwie na skórze i zaczyna... Na mojej skórze, dla mojego nosa, podkreślę. Zaczyna się robić bardziej taka zwiewna, transparentna. Wychodzą na wierzch jakieś takie molekuły konwaliowe, które nadają... No, takiej bardzo przyjemnej, przestrzennej dyfuzji, takiej transparentności, trochę kojarzy, no tak, takiej czystości, troszkę kojarzą się z jakimś proszkiem do prania, troszkę tak ozonowo pachną, no ogólnie bardzo, bardzo przestrzennie zaczyna to pachnieć. Do tego jakby nieco nut waniliowych, do tego jeszcze jakaś taka nutka, troszkę mi się skojarzyła z Secrétions Magnifiques, może ktoś z was kojarzy to pachnidło, od Etat Libre d'Orange. To są perfumy bardzo ciekawe, nagrywałem o nich materiał swoją drogą, mają pachnieć jak ludzkie wydzieliny, no, różne ludzkie wydzieliny. I one mają w sobie coś takiego mleczno-tempo, nie wiem, takie czyste, jakby metaliczno-mleczne nuty i tutaj też coś takiego wyczuwałem, nie wiem właściwie co to jest, wydaje mi się, że jakieś molekuły konwaliowe właśnie coś takiego mogą wprowadzać wraz z tymi nutami takimi balsamowymi, kremowymi, waniliowymi, to może takie skojarzenie we mnie budzi, ale to jest
bardzo, bardzo fajne. No ale ogólnie, głównie są to naprawdę piękne kwiaty podane na czystym piżmie i tak to pachnie spokojnie 12 godzin na mojej skórze. Projekcja raczej umiarkowana, no jednak jest to ekstrakt, bardzo ciężkie pachnidło, z dużym stężeniem olejków zapachowych. No to będzie raczej bliżej skóry siedzieć. Znaczy nie, bo to nie siedzi blisko skóry, te perfumy projektują, ale też nie zabijają otoczenia i bardzo, bardzo fajnie, naprawdę super, 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 super. No i przejdźmy sobie do jubilata. Jubilat siedzi jakieś pół godziny na skórze i zaczyna wychodzić paczula. Paczula taka ciężka, czekoladowa, ale też jednocześnie taka transparentna, lekka, zwiewna. No ten zapach jest w ogóle, no jest pełen sprzeczności. No on jest ciężki i bogaty i gęsty, ale jednocześnie transparentny i lekki, za co naprawdę bardzo go cenię. To jest bardzo, bardzo fajny. Do tego jakby nieco róży, oczywiście te owoce leśne, ta dawana tutaj jest wprowadzająca nut takich likierowo-ziołowych. No i to właściwie tyle. Niestety po jakichś 4-5 godzinach na mojej skórze jest już bardzo, bardzo delikatny, a po tak 8-9 jedyne co czuć to taką resztkę, naprawdę resztunię paczulowej, takiej czekoladowej nutki, takie transparentno-drzewne, paczulowe nuty. No i on trwa właściwie, no można by powiedzieć, że jest 8 w porywach do 10 godzin, ale bardziej to 8 i też nie projektuje jakoś specjalnie dobrze i kurczę, no przyznam, że trochę się zawiodłem, no. Czy pachnie lepiej od podstawowego Jubilation w obecnej formule? Uważam, że tak. Natomiast czy jest warty takich pieniędzy? Uważam, że nie. Gdyby był w cenie klasycznego Jubilation, to jak najbardziej spoko, ale no, 2000 zł za setkę, jak nie więcej, no to nie bardzo, kurczę, za coś, co siedzi na skórze 8 godzin i specjalnie się od niej nie odrywa. No jeszcze to 8 godzin spoko, bo to nie jest zły wynik. Natomiast po ekstrakcie 40% człowiek spodziewa się więcej. To wiem, często nie ma to nic do rzeczy, no bo bardziej się liczą składniki, które użyto do produkcji perfum, aniżeli ich stężenie. Natomiast no nadal, no to 40% stężenia olejków zapachowych no jakoś pobudza wyobraźnię i no człowiek się spodziewa czegoś więcej. Tyle. Pewnie widzicie, że w tle coś się zadziało. Dla ciekawskich po prostu czekałem, aż mi się uruchomi gra w serwisie Xbox Cloud Gaming i właśnie się uruchomiła, także może zaspokoiłem waszą ciekawość. Nieważne, tyle ode mnie. Jeśli znacie te perfumy, jak zawsze zapraszam do zostawienia komentarza. Dzięki i